Jaho! Misaruki z tej strony, witam wszystkich, gramy dalej w Stray. Szukamy wskazówek od Clementine. Pierwszą bym zobaczyła tutaj. Mamy lampę i kryształ. Lampa, nie ta, ale... O, kryształ chyba ten. Ten klejnot odznacza się średnią wartością i niską czystością. Wydaje się, że jego blask został dodany w sposób sztuczny. Być może pełni rolę swoistego znaku mającego zwrócić naszą uwagę na coś przydatnego? Bingo! Mamy wiadomość. Jej treść to... Blazer. Tak w ogóle to sprawdźmy sobie. A w ogóle możemy sobie tu pooglądać? Nareszcie, oto bateria atomowa. Aż bije od niej moc, nieprawdaż? I to chciałabym zobaczyć. A to widzieliśmy. To chciałam ją po prostu zbadać. Cium, cium. I bateria. Też fajna. Nie jest zła. 88% wspomnień. Dobra, to szukamy dalej. Nie ta lampa z lawą. O, tu jest coś do zaznaczenia. Moje czujniki wykrywają jedynie nieszkodliwe chemikalia w stanie lotnym. Nie potrafią jednak odtworzyć powiązanego z nimi kojącego uczucia, które wciąż pamiętam. To tak jak ja, towarzysze nie mają zmysłu węchu. Ciekaw więc jestem, czemu to robią. Pod tym pojemnikiem jest też ukryta wiadomość. Tu napisano, jest ze mną. Blazer. Patrzcie, rzeczywiście jest kartka. Pod tamtym też była kartka. No jak fajnie wymyślili, że możemy się patrzeć w okno. No jakbym o tym wiedziała wcześniej, to byśmy tu skończyli odcinek. Ale ma ciekawy dom pełen różności. Okej, te lampy niczym nie reagują. Tutaj... Tutaj już byliśmy, też nie było nic. Popatrzyliśmy już na telewizor. Kuchnia. To wyjść. O! O! Znalazłeś coś? Nic nie widzę, jesteś pewien? A, czyli można przeszukać miejsca, w których nie ma rozwiązania. Też fajnie. Och, tamta lampa ma serduszko. Odróżnia się od pozostałych lamp. Jest, zbadaj. I ma kartkę pod spodem. Nie wiem, co to takiego, ale ten blask jest zgoła olśniewający. Wybacz, byłem gdzieś indziej. O, chyba o czymś wspominał. Nie zauważyłem nawet tej wiadomości. Napisano tu w klubie nocnym. Tak, jestem z Blazerem w klubie nocnym. Taka będzie wiadomość. Podoba mi się, że w kuchni ma śrubokręty, klucze, piłę. Ojo, jaki dywan nie zauważyłem wcześniej. Ej, świetne nawiązanie do czegoś. Zdecydowanie nawiązanie do czegoś. To jest jakiś easter egg. To musi być jakiś easter egg. O, toileto. Znalazłeś coś? Nic nie widzę, jesteś pewien? Ostatnim było... Teraz w sumie nie wiem. O, czekajcie, jest kropka na tym, na manekinie. Ach, czyżby chodziło o tą latarnię nad nim? Dziwna rzecz jak na wyposażenie mieszkania. Czy towarzysze postrzegają w ten sposób ludzi? To w sumie dość zabawne. Spójrz, coś tu jest. Tu jest napisane, czekamy wy. Jest ze mną Blazer, czekamy w klubie nocnym. Doskonale, świetna robota, poruczniku kot. 13 posterunek, co? Teraz pozostaje ją znaleźć, nie mamy wiele czasu. Czekaj, 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 stop. To teraz musimy iść z powrotem przez ten... A czy będąc w środku mogę zobaczyć, czy latają, czy nie? Och... Poczekamy jeszcze raz. Bo mnie trochę przeraża. O, ale ma oko. Chyba wrócimy tą samą drogą, co przyszliśmy. Moment, musimy poczekać na tego tam.
Niech wróci, niech wraca z powrotem tam, skąd przyszedł. Okej. Możemy się schować tu. Tu chyba tamto światło nie dostawało żadne, chyba nie. O, poczekaj, aż ten skończy swoje zabiegi. I lecieć do pudła za nim. I to jeszcze nie koniec, jakby nie było. Czemu się tak szybko odwrócił? Ojej, przeleciał kolejny. Jeden odpuścił, a ten odpuści? Wow, ale czemu tak nagle i tak szybko? No nie, wszystkie przylecą? Okej. Ktoś jeszcze przyjdzie się przywitać? No to był... Ach, on się tak szybko tutaj machnął, coś dziwnie. Ha, no popatrzcie, nawet nie wiedziałam, że taki zabieg mógł wykonać, że tak się zgliczował troszkę jakby, chyba że on się tak odwraca rzeczywiście. A ten stąd gdzie podział się teraz? Nie lata to już? Ej, halo. O, leci, okej. Niech skończy te swoje skany i możemy biec. Tu powinniśmy być w stanie przebiec bez problemu. I teraz kolejnym ważnym miejscem będą schody. Mogę ich wziąć całkiem z tej strony w sumie? Pewnie jakoś mogę. Oj, trochę to straszne. Myślę, że damy radę. Poczekam na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo. Miau. W klubie, tak? Chodźcie, zobaczymy, ale... Obawiam się, że nas do klubu nie wpuszczą od tak. O, czekaj, czekaj, czekaj. Jest w środku już. Witaj, nie mam nic w twoim rozmiarze, przykro mi. Myśmy się z nim nagadali tyle. Och, tu też ma ten dywan taki śmieszny na ścianie. No i dalej tam z tym rozmawiają. O, co to kolejka? Chyba nie wie, jak z nami rozmawiać. Nie cierpię tego klubu, jest pełen pozerów. Ale przynajmniej nie ma tu wartowników. Uwaga, poziom fazy wynosi 2%. Prosimy o natychmiastowe przejście na parkiet. Wykidajło raczej nas nie wpuści. Słuchajcie, chyba będziemy musieli znów wspiąć się na zaplecze. O, od tyłu? To nie dla ciebie odejść. Buu, to wypchaj się, idziemy na zaplecze. O, tu się jakiś tłok zrobił, widzę. O. Ojej! Codziennie sprzątam ulicę tylko po to, by inni znów nanieśli brudu. Tak już działa ten świat. Idziemy do góry, bo tam się przez okno ktoś fajnie przygląda. Ale tu się przywitamy jeszcze z koleżką. Spróbujemy go zrzucić? No nie da się. Nie, nie da się. Ma porozmawiać chociaż? Gdzieś... O. Siemanko, co słychać? A to wszystko? No, o, czekajcie, tam na dole jeszcze jakiś siedzi. Nie masz tu czego szukać, chyba że chcesz wymienić łapki na coś bardziej wymyślnego. Tego nie chcesz, więc znikaj. Ojoj, a kto tę butelkę tak tu śmiesznie postawił? To jest dwugłowa twoja czy czyjaś? Czy chcesz ją wymienić na tę... Czy tę, co masz na sobie, chcesz wymienić na tę nowocześniejszą, taką cyfrową bardziej? Ciekawe, a tu koledzy w barze dalej siedzą we dwóch? Na to wygląda. Dobra. Idziemy w okno do ba... Nie, sorry, do klubu. Do klubu idziemy.
Ciekawe, czy nas wpuści od tak. Hej, jak się tu dostałeś? Chcesz z nami imprezować? Skakuj, napij się czegoś. O, jaki mi... Jaki miły. O, ktoś tutaj już dopił wystarczająco. Na co czekasz? Skakuj. Wow. Wow. Dobrze się bawisz, koleżko? Nie? Też nasz lubi. O tego się chyba... O, jejku! Przejęty, teraz należy do nas. Nie możemy porozmawiać. O, tu można coś zabrać. Pewnie się przyda z kimś na wymianę. Dziwny napój. Aha, dziwny. Hej, kliencie, zakaz wstępu na balkon dla VIP-ów. Dzieją się tam jakieś prywatne sprawy. Zarezerwował go jakiś Blazer, jeśli dobrze pamiętam. O. Ojej, on wajpuje chyba. A ty, kolego? Nie możemy porozmawiać, co? Jakie kolorowe te drinki tu w ogóle są. Oj! Utknąłem. A! O! Obawiam się, mam nadzieję, że to nie jest droga dalej, bo... Byłoby mi bardzo źle z tego powodu. Aha. Super, tu nie ma wyjścia. Świetnie. O, wspomnienie tu jest. Gdy byłem wciąż człowiekiem, wraz z przyjaciółmi zbieraliśmy się i imprezowaliśmy do późna w nocy. Nawet jeśli następnego ranka trzeba było ponieść dokuczliwe konsekwencje. Dobrze było móc odnaleźć szczęście pomimo tego, co czekało na zewnątrz. Pomimo tego, że życie pod ziemią stawało się coraz bardziej nieznośne. Pomimo kapitalistycznej chciwości firm w rodzaju NecoCorp. I pomimo państwa policyjnego, które stworzyli wartownicy. Teraz pamiętam, czemu to robiliśmy. O, i zostały nam już tylko dwa wspomnienia, ale chyba już nie w tym rozdziale, więc czujmy się, że nie musimy się już tak rozglądać za bardzo za tymi rzeczami. O, tam mi się kropka pojawiła, ale to chyba jest na piętrze wyżej. Ale jak stąd wyjść? Wypuszczą nas tą samą drogą? Windą? Do kuchni? Tak. Uff! Ulga! Ha. No i gra. Okej, to z kim byśmy chcieli tu porozmawiać po kolei? Od tej strony pójdziemy. O, monitory! O! Okej, dobra. Czuję vibe. Rozumiem, idziemy na scenę. Idziemy na scenę, chłopaki, pogramy razem. A tylko na tym? Rozkręcamy imprezę. Chyba się podoba. Nieźle. Witam wszystkich, tu DJ Maci. Rozkręćmy tę imprezę. Pierwszy utwór idzie z dedykacją dla naszego wielce podejrzanego przyjaciela. Blazer to dla ciebie. Fajne macie te czapeczki. O! O! Do góry poproszę. Jeszcze tu wrócimy, bo nie zgadaliśmy się ze wszystkimi jeszcze. A! Ktośmy sobie poszli. Krok w lewo, potem krok w prawo, bip, bup.
robi. Bujamy się klawo. Oto taniec z Zegema. Nie no, ma ten gość coś. Ty, a ty też otwierałeś jedną bajchę? Po co masz bajchę w ręce w ogóle? Uf, ten klub jest do bani. Wywalili mnie z tej ich głupiej sali dla VIP-ów. Mnie, wyobrażasz sobie? Jakiś VIP. No więc mam teraz te dźwignie. Tak na pamiątkę. Kup mi coś do picia, oddam ci tę głupią dźwignię. Nie jest mi do niczego potrzebna i nie chcę, aby ktoś mnie z nią nakrył. To mamy jakieś picie w sumie. O, dzięki przyjacielu. Proszę bardzo, zgodnie z umową. Uchwyt dźwigni. Ciekawe do czego. Drugi kolega nie chce się dać z nami. Wow, jakie żły na nas. A tamten co się upił i ma takie kółeczka? A nie, to jak miałkniemy, to mu się robią ten... Wyłączył się. Tak, jak miałkniemy, to mu znika. Ten jest przerażony. Ty masz fajny ten. Podoba ci się moja maska? Własna robota. Zakłóca sygnały wartowników? No! I wygląda ekstra. Totalnie. Jaj, kolega na starym monitorze leci. Ten wywija nieźle. Dopłaciłem ekstra, aby wykidajło zdradził mi ruchy na dzisiejszy wieczór. No, sneaky, sneaky. To on programuje po godzinach hologramy. To tańczysz jak te hologramy? Na razie tańczysz zdecydowanie lepiej niż one. A dobra, tańczycie podobne kroki, okej. Tu jest gość, który nie chciał z nami rozmawiać przy barze. Popatrzeć na nas popatrzył i to wszystko. Okej. Popatrzyli na mnie, ale też nie chcą z nami rozmawiać. Wygląda jakbyśmy tu wszystko znaleźli. Do czego ta dźwignia jest? A tutaj! Z tej strony. Dobra, to tą stroną wybierzemy się na górę. Do góry poproszę. Dzięki. A, tak to sobie wymyślili. O! Po lampach będziemy szli. Ty, czekaj, bo to nie działa w ten sposób. Tam nie doskoczę. I w ogóle to zgasły. Aha, jakaś kolejność jest wymagana? A nie, już zeszło. No to fajnie. No i dobra. Okej. Fajnie, ta podłoga wygląda taneczna z góry. Jeśli chodzi o mnie, mam bardzo dobre relacje z wartownikami. Nie rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo na nich narzekają. Martwi mnie tylko... Blazer. Dlaczego wszyscy mówią, że jest podejrzany? To nie brzmi jak dobra wiadomość. O nie! Czekajcie, czy to nie jest Clementine? Związana? O nie, Blazer, ty łachu! O! Chyba jest za nami. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie jesteś taki cwany, na jakiego wyglądasz, kocie. To zresztą nic osobistego, biznes jest biznes. Jak kamery tam na wszystko? Co im na całe miasto mają te kamery? Biznes to forsa. A ja cenię sobie forsę bardziej od przyjaźni czy towarzystwa. Biedna Clementine. Biedni my. Wszystko twoje. No nie, zastrzelili nas? Dobra, to będzie dobre miejsce, żeby się pożegnać, także dziękuję wszystkim za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się jej ciepło. Jahoo!